To był trudny rok szkolny dla prawie 5 milionów uczniów, którzy dzisiaj oficjalnie go zakończyli. Trzech ministrów edukacji, zmiana władzy i koncepcji nauczania, likwidacja prac domowych i zapowiedzi kolejnych zmian po wakacjach. Jak w tym wszystkim odnaleźli się uczniowie i nauczyciele, sprawdzała Fatima Orlińska. To był rok zmian. Jedną z tych najistotniejszych odejście od zadawania prac domowych w szkołach podstawowych. Z kolei te ponadpodstawowe zyskały nowy przedmiot, biznes i zarządzanie, który zastąpił podstawy przedsiębiorczości. Ministrowie u góry się zmieniają, ale my robimy po prostu swoje z młodzieżą i to jest bardzo ważne. I tu muszę naprawdę docenić moich nauczycieli, którzy w całych tych wszystkich zawirowaniach, tych wszystkich zmianach jesteśmy cały czas dla tych naszych uczniów i z nimi pracujemy. Musieliśmy znaleźć nowe sposoby oceniania uczniów, mobilizowania przede wszystkim ich, motywowania do tego, żeby zechcieli też uczyć się nawet właśnie poza szkołą, czyli w domu, żeby zupełnie nie odejść jednak od jakiejś takiej pracy własnej dziecka, bo jest to potrzebne. No i to rzeczywiście stanowiło dla nas wyzwanie. Dla wielu uczniów rok szkolny upłynął bardzo szybko. Dziś odebrali świadectwa i zaczynają wakacje, choć niektórzy w tym czasie będą pracować, a inni zaczynają myśleć na przykład o maturze. Jeszcze deklaracji nie składaliśmy, ale już powoli każdy ma to z tyłu głowy, że trzeba się zastanowić jak najszybciej. No i myślę, że w najbliższy, przez wakacje najlepiej podjąć taką decyzję na spokojnie i od kolejnego roku ruszyć z mocnymi przygotowaniami. Nie mam problemu z nauką, także rok szkolny minął przyjemnie i dosyć łatwo. Jakie plany na wakacje? Różnie. Jadę na przykład na Openera w tym roku. Dodatkowo gram w piłkę, także dosyć sportowo. Powychodzę ze znajomymi, może z rodzicami gdzieś pojadę. Tak. Ale bardziej odpoczynek czy może jakaś praca? Raczej odpoczynek jeszcze teraz, bo potem klasa maturalna to jeszcze ten ostatni raz. To. Rozpoczęcie wakacji to chwila oddechu nie tylko dla uczniów, ale również dla rodziców, którzy często muszą pogodzić swoją pracę zawodową z wieloma aktywnościami swoich dzieci. Dla nas to jest o tyle dużo pracy, że dzieci mają zajęcia pozalekcyjne, bardzo obciążające. Akurat nasze dzieci trenują gimnastykę sportową kilkanaście godzin tygodniowo, prawie 20 ponad. Więc tak, wiąże się to z tym, że nie zawsze ta obecność jest zachowana, musimy nadrabiać pewne lekcje. U nas w ogóle był układ inny, bo my mieliśmy domowe nauczanie przez większość roku. No, jedziesz w świat i bierzesz książki. Oczywiście jest jakieś tam wsparcie ze strony szkoły. My mieliśmy fajne wsparcie ze strony nauczyciela, bo od czasu do czasu jednak był jakiś tam kontakt, żeby sprawdzić, czy nie jesteśmy do tyłu, czy jesteśmy na czasie. Formuły zakończenia roku z biegiem lat zmieniają się, ale najważniejszym punktem jest zawsze wręczenie świadectw. Wojewódzkie zakończenie roku odbyło się w Operze Śląskiej. Nowa Śląska kurator oświaty mówiła o tym, co uczniów czeka w nowym roku szkolnym. Ministerstwo pracuje nad obniżeniem podstaw programowych, ale to są będą kosmetyczne zmiany. Tych większych należy się spodziewać dopiero później, bo nad tym potrzeba oczywiście więcej czasu i pracy. Natomiast no, dwa przedmioty wchodzą, tak, edukacja dla bezpieczeństwa i edukacja zdrowotna. I hitu w związku z tym od przyszłego roku szkolnego nie będzie. To są takie dwie krótkie zmiany. Na lekcjach z nowych przedmiotów uczniowie będą uczyć się obowiązkowo, m.in. udzielania pierwszej pomocy. Przyda się nie tylko w czasie wakacji.